Cześć wszystkim, z tej strony Daniel, witajcie po krótkiej przerwie. W tym odcinku przyjrzymy się możliwościom fotopułapki z modułem 4G model B3. Kamera jest bezpośrednim następcą popularnej fotopułapki B2, której recenzję znajdziecie również na tym kanale. Model ten został po prostu wyposażony w bardzo szybki moduł 4G. Głównym rdzeniem tego urządzenia, jak w przypadku każdej kamery leśnej, jest przede wszystkim optyka. Tutaj mamy do czynienia z matrycą na poziomie 12 megapikseli i opcją regulacji zdjęć na trzech poziomach, 12, 8 i 5 megapikseli. Mocnym atutem tego modelu są oczywiście filmy, tutaj mamy opcję Full HD w 30 klatkach i jest opcja regulacji na dwóch poziomach, czyli opcja Full HD i rozdzielczość 1280x720. Nie ma niestety szału, jeśli chodzi o długość nagrań, no w tym modelu ten parametr prezentuje się dosyć blado, długość nagrań to od 5 do 60 sekund maksymalnie. Oczywiście filmy nagrywane są wraz z dźwiękiem, mikrofon całkiem nieźle zbiera te dźwięki z otoczenia, zresztą macie teraz próbkę tego, jak to wygląda w praktyce. W fotopułapce występują również inne funkcjonalności związane z kręceniem filmów typu timelapse oraz funkcja multishot dotycząca zdjęć seryjnych. Formaty rejestrowanych przez urządzenie plików są klasyczne, czyli dla zdjęć mamy format JPG, dla filmów mamy format AVI, formaty domyślnie obsługiwane przez większość programów dostępnych za darmo na komputery. Jakość nagrań i zdjęć jest automatycznie podkręcana dzięki takim funkcjom jak balans bieli, automatyczny filtr IR czy automatyczna ekspozycja. Świetnym komponentem modelu B3 jest wbudowany czujnik PIR, który zbiera ruch na dystansie do 20 metrów w linii prostej i został wyposażony w optykę o kącie widzenia na poziomie 80 stopni. Tym, co jest w niej najważniejsze, czyli zintegrowany moduł 4G, system GSM na pokładzie umożliwiający transferowanie zarówno zdjęć, jak i krótkich sekwencji wideo. I tutaj mamy tak naprawdę kilka formatów powiadomień dla użytkownika końcowego. Ten klasyczny MMS-owy, czyli fotopułapka wysyła zdjęcia w formie MMS-ów, ta funkcja już troszeczkę wychodzi z użycia, ponieważ jest zastępowana serwerem FTP lub też mailem. Właśnie opcja mailowa, czyli zdjęcia przychodzą na maila, lub też opcja FTP, czyli jeśli macie jakiś hosting, macie jakiś swój własny serwer, to możecie tworzyć sobie, grupować materiały w formie na przykład folderów i fotopułapka będzie wysyłała zdjęcia, jak również krótkie sekwencje wideo na serwer FTP. Do obsługi urządzenia dedykowana jest aplikacja producenta o nazwie Trail Camera. To jest aplikacja darmowa, dostępna zarówno w sklepie App Store, jak i w sklepie Google. Można ją pobrać na urządzenia z systemem Android i iOS. Aplikacja jest intuicyjna, prosta w obsłudze i działa tak samo jak w modelu B2, ponieważ zarówno model B2, jak i B3 to jest ta sama seria produktów. B3 to kamera, którą możemy spokojnie zaliczyć do urządzeń dyskretnych. Zaimplementowany na pokładzie tego urządzenia niewidoczny emiter podczerwieni o łącznym paśmie 940 nanometrów zapewnia nam doświetlenie do 20 metrów w linii prostej i dyskretną pracę pozbawioną jakiejkolwiek fleszy, dźwięków czy innych sygnałów świetlno-dźwiękowych, które mogłyby wystraszyć zwierzynę czy spłoszyć intruza. Jeśli szukacie fotopułapki z szerokokątnym obiektywem, to model B3 będzie optymalnym rozwiązaniem. Tutaj obiektyw o łącznym kącie 100 stopni zapewnia naprawdę szerokie widzenie po bokach. Od spodu urządzenia znajduje się kilka wejść. Pierwszym z nich jest slot na kartę SD. Drugim wejściem jest port mini USB do transferu danych z fotopułapki na urządzenie, bądź też po prostu podłączenia tej fotopułapki do innego zewnętrznego nośnika. Mamy oczywiście wejście 12V na podłączenie tego urządzenia do prądu stałego, bądź też do zewnętrznego akumulatora. Producent wyposaży również fotopułapkę B3 w klasycznych gwint 1.4.12 do zamontowania tej fotopułapki na przykład na statywie, czy do podłączenia jej do jakichś zewnętrznych akcesoriów. I uwaga, w tym modelu mamy dwa takie gwinty. Na tylnym korpusie urządzenia znajdują się otwory wylotowe na linki mocujące typu Master Lock. To mamy systemy antypoślizgowe, które umożliwiają zamocowanie tego urządzenia bezpośrednio na korze drzewa. Na pokładzie mamy również opcję geolokalizacji, tylko żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie jest to aktywna funkcja GPS, czyli w momencie, kiedy fotopułapka na przykład zostanie skradziona, no to nie ma możliwości śledzenia intruza, tak, za pośrednictwem tej właśnie funkcji. Jest to po prostu funkcjonalność, która umożliwia na sztywno wpisanie współrzędnych geograficznych konkretnej fotopułapki, która znajduje się na przykład w lesie. I w momencie, kiedy mamy kilka kamer działających w tym samym czasie w lesie, możemy bardzo łatwo każdą z nich zlokalizować, do niej dotrzeć i to jest tego typu ułatwienie. Także pamiętajcie, statyczny GPS, statyczna funkcja geolokalizacji, czyli tak zwane geotagi, nie jest to opcja aktywnego GPS-a. Fotopułapka posiada kamuflowane barwy leśne i muszę wam przyznać, że naprawdę nieźle kamufluje się w tym otoczeniu. Zresztą sprawdźcie sami na materiałach, które teraz widzicie, ta fotopułapka, mimo tego, że posiada system dwóch anten, z odległości jest niewidoczna. Ale, to oczywiście nie jest koniec, ponieważ same barwy kamuflujące to jedno, natomiast fotopułapkę można, jak każdą rzeczą inną kamerę tego typu, umiejscowić na przykład w zbudowanej, skonstruowanej specjalnie do tego
o budowie skory leśnej. Na potrzeby tego filmu skonstruowałem taką dosyć prowizoryczną obudowę skory leśnej, bazując na tym, że oczywiście fotopułapka musi mieć odsłonięty obiektyw, czujkę PIR i diody, aby mogła normalnie funkcjonować. Fotopułapka nie posiada swojej własnej wbudowanej pamięci, korzysta tutaj z pamięci zewnętrznych kart typu SD. I tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z formatami SD do 32 GB. Mogłoby być lepiej, 32 GB to jak na te czasy, w momencie kiedy kręcimy filmy Full HD w 30 klatkach, trochę mało. W modelu B3 nie musicie się obawiać, że zabraknie Wam miejsca na karcie, ponieważ jest opcja nadpisywania danych, czyli nagrania są rejestrowane w pętli. W momencie, kiedy na fotopułapce kończy się już pamięć, stare nagrania są automatycznie zapisywane nowymi. Kamera zasilana jest 12 paluszkami typu AA, mogą to być paluszki alkaliczne lub litowe, mogą to być również akumulatory wielokrotnego ładowania. Polecamy, jak to zawsze w naszych filmach, akumulatory marki Eneloop. Zachęcamy Was serdecznie do skompletowania sobie takiego zestawu w naszym sklepie. Wszystkie materiały rejestrowane przez model B3 posiadają znaczniki. Są to znaczniki typu data i godzina, temperatura, faza księżyca i aktualnie występujące w regionie ciśnienie. Nawigowanie tym urządzeniem nie powinno nikomu sprawić żadnych problemów. Fotopułapka posiada standardowy dla większości tego typu urządzeń wbudowany, zintegrowany z urządzeniem ekran o przekątnej 2 cali. Jest to ekran kolorowy, dosyć intuicyjny, z polskojęzycznym menu. Tych języków na pokładzie jest kilka, można wybrać na przykład język angielski, niemiecki, z tego co pamiętam również czeski, słowacki. Tym co wyróżnia tę fotopułapkę od innych to na pewno dwuantenowy system. Pierwsza antena to antena, która zbiera sygnał 4G, aby przesył danych był naprawdę na wysokim poziomie. Druga dotyczy opcji geotagów, czyli geolokalizacji, o której też będzie mowa w tym odcinku. Konstrukcja urządzenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj mamy do czynienia z lepszymi stopami plastiku, czyli fotopułapka posiada wytrzymałą, wodoszczelną obudowę wykonaną zgodnie z normą IP66. Dzięki temu sprzęt posiada dużą odporność na warunki atmosferyczne. Wymiary fotopułapki to 148x117x78 mm. Łączna waga bez baterii to 448 g. W kamerze mamy jednostrefowy czujnik typu PIR o czasie reakcji poniżej 0,4 sekundy, także błyskawiczna reakcja fotopułapka zaliczana jest śmiało do fotopułapek szybkich. Urządzenie można zabezpieczyć przed ingerencją zwierząt, sił natury bądź intruza na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN do ustawień fotopułapki, tak żeby osoba, która będzie chciała na przykład z poziomu menu fotopułapki, czyli z poziomu tego wyświetlacza sprawdzić sobie zarejestrowane materiały, nie mogła tego zrobić przed wpisaniem tego kodu. I druga opcja to jest zastosowanie zewnętrznych akcesoriów w postaci dedykowanych obudów metalowych, linek mocujących zamykanych na kłódkę systemów montażowych, które dodatkowo na wysokości zwiększają bezpieczeństwo takiego urządzenia. Jeśli dotarliście już do tego momentu, to pewnie zadajecie sobie pytanie, czym tak naprawdę model B3 wyróżnia się na tle innych kamer tego typu. Odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim szybkim modułem 4G GSM, szerokokątnym obiektywem z kątem widzenia na poziomie 100 stopni i szybkim czujnikiem PIR o kącie widzenia 80 stopni. Pamiętajcie, że jako jedni z pierwszych w Polsce założyliśmy serwis fotopułapek, także dysponujemy częściami do większości modeli. To jest bardzo istotne w kontekście serwisu gwarancyjnego czy pogwarancyjnego, żebyście nie czekali miesiącami na naprawę sprzętu. Kupując u nas macie gwarancję, że ten proces domknie się w 2 tygodniach. Dodatkowo każdy klient, który tą fotopułapkę nabędzie w naszym sklepie, ma gwarantowaną darmową konfigurację modułu GSM, także ten problem mielibyście już z głowy na starcie. Na mnie już pora, w kolejnych recenzjach przyjrzymy się pozostałym modelom z modułem 4G, tak żebyście mieli jak największe spektrum wszystkich kamer, które obecnie funkcjonują na rynku, aby Wasz wybór był po prostu miarodajny.